9 osób i 9 różnych zawodów. Jak myślisz, kto zarabia najwięcej? W tym filmie 9 nieznajomych będzie musiało uszeregować swoje zarobki od najniższych do najwyższych. Problem w tym, że mają zakaz używania kwot. W puli nagle mamy 500 zł, ale dostaniecie je tylko jeśli na koniec gry każdy z was poprawnie wskaże swoje miejsce na drabince zarobków. No i w tym gronie jest jeden agent, który będzie kłamał. Jeśli dotrze do finału, to on zgarnia całą kasę. Przed wami pierwsze 10 minut, poznajcie się dobrze, bo po nich czeka nas głosowanie. To klasycznie, czym się zajmujecie? Znaczy ja generalnie w pracy używam czegoś takiego, linijka 60-centymetrowa, bo pracuję w geodezji za granicą, także... Na bieżnego nie trafiło. A w jakim języku się tam mówi? Po angielsku. Ja pracuję jako doradca klienta w sklepie zoologicznym. Bo jeżeli o mnie chodzi, ja pracuję w sumie w call center, ale tak też nie do końca. Bardziej się zajmuję tam sprawami papierkowymi i umowami. Na backstage'u w call center. Na backstage'u, no dokładnie. Ja ogólnie mam własną firmę, prowadzę ją od gdzieś mniej więcej półtora roku i zajmuję się sprzedażą na targowiskach tekstyliami domowymi. Ja normalnie uczę się w szkole, jeszcze jestem na następnym roku technikum, a po szkole pracuję jako programista. A to u mnie nudy, handluję samochodami. Poza tym studiuję aktualnie prawo. Dobra, to jeśli o mnie chodzi, to ja mam dość ciężko wytłumaczyć mój zawód, dlatego że jestem asystentką w biurze, które zajmuje się realizacją i projektowaniem studiów podyplomowych, dlatego że pracuję na uczelni prywatnej, na której też studiuję. Może zacznę od tego, że uczę się zaocznie, ale uczę się zaocznie w liceum. Pracuję, uwaga, o McDonaldzie, ale na stanowisku lider gościnności. To ja pracuję jako wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Pilnuję dzieci, staram się ich wychować jakoś. No, potocznie mówią, ta placówka to dom dziecka. Wychowujemy, pilnujemy, żeby się nie pozabijali. Ale widzę, że właśnie pytanie do szóstki, czy ty jak sprzedajesz te samochody, to ty jesteś jako pracownik, czy jako właściciel tego zakładu? Jako pracownik, niestety nie jako właściciel. Okay. Chciałbym zarabiać tyle, co właściciel. To w tym momencie czy czwartej moich pytań jest do wyrzucenia. To ja mam pytanie, co może ty pierwszy? Damy mają pierwszeństwo, proszę. Już dziękuję. Może... zapomniał? Jaki staż macie na przykład? Ile w danej firmie pracujecie? Mi już trzeci rok leci teraz. No to u mnie to będzie no rok w sumie. A bo im dłuższy staż, tym większy hajs, teoretycznie. Ja pracuję dosyć krótko, bo od przełomu października, listopada, bo wtedy się przeprowadziłem. No to tak jak wcześniej mówiłem, półtora roku prowadzę. Ja tak samo, półtora roku. To ja pracuję od czerwca zeszłego roku. Ja pracuję już 4 lata. Ja pracuję od maja tamtego roku 2023. No ja 2 lata. No to może takie pytanie, które może nam coś pokazać. Kto jeździ jakim autem? Może tym razem od 9. Komunikacją miejską. Ja się uczę właśnie na prawo jazdy, a więc komunikacja miejska lub rower. Ja mieszkam w dużym mieście, w Poznaniu i nie potrzebuję prawa jazdy. Chyba złe pytanie zadałem i chyba jako jedyny tutaj jeżdżę. A to może kto jeździ samochodem? To wy się możecie wypowiedzieć. S-Class, 5-litrówka, pomodana troszkę, 2010 rok. O Boże. Oczywiście czysta, bez gazu. I to się chwali. No to ja jeżdżę Renault Scenic'em, dwójką. No to ja jakby mam takie 3 samochody. Jebany, 3 samochody? Chyba jakaś topka. Mercedes Sprinter, tak jak kolega w piątce, tak samo Renault Scenic 2004, to nim głównie jeżdżę na targowiska. A trzeci to jest elektryk Skoda Enyaq 2022 rok. Ja firmowym jeżdżę Fordem Connectem, takim minivanem. Prywatnie Volkswagen Polo GTI 2022. Dobra, ja mam jeszcze takie pytanie, bo jakby te pytania poza autem w sumie niewiele dały. Chciałem pytanie już takie poszczególne do jednej osoby. I pierwsze pytanie jest do 7, bo ty powiedziałeś, że twoim zawodem jest na uczelni prywatnej tam, że tak powiem, angażowanie się w te wszystkie eventy i w ogóle ogarnianie tych spraw. Czy to się opiera jakkolwiek o samorządy, jakieś studenckie czy coś takiego? Znaczy ja jestem w samorządzie studenckim też, ale to jest totalnie niezwiązane z moją pracą. Jakby ja mam po prostu, moje życie to jest głównie uczelnia, dlatego że i tam studiuję, i jestem właśnie w samorządzie i właśnie tam pracuję, więc jakby tak to u mnie wygląda. Ja mam pytanie, kto z was ma ukończone ten wiek, kiedy to podatek już zaczynają? 26? W sensie kto ma więcej niż 26 lat? Ja też podnoszę rękę. No może lepsze pytanie, to ile ma lat? Można, ale macie 10 sekund. Aha. Ja mam 30. Ja mam 19. Ja tak samo. 19. 22. No słuchajcie, i tym pytaniem zakończymy pierwszą rundę. Jesteśmy po pierwszej rundzie, zaraz przejdziemy do głosowania, ale najpierw subskrybuj ten kanał. A jeśli chcesz wystąpić w moim filmie, to zapraszam na Instagrama i na Discorda. Lecimy dalej. Powiem tak, ciężko. Ja nie patrzę na notatki, których wiem, ile kto zarabia i nie mam pojęcia, jak was uszeregować, ale na szczęście to nie moim zdaniem będzie. Kto waszym zdaniem kłamie? Pamiętajcie, że jeżeli ta osoba dostanie się do finału, wasze szanse na wygraną są zerowe. A ta osoba kłamie odnośnie wszystkiego, tak? Tak. O,
Okej, okay. Mam dobre wieści dla agenta, a złe dla was wszystkich, ponieważ jest remis i nikt nie odpadnie. Także będziecie jedną osobę w plecy w razie czego, ale słuchajcie, remis jest między dwoma osobami. Po trzy głosy zebrali czwórka i piątka. Nie wiem czemu, możemy teraz o tym porozmawiać. O Jezus, co tam się dzieje? Kot atakuje. W pełnym składzie przechodzimy do kolejnej rundy. Szukajcie agenta. Kolejne 10 minut. Let's go. Proszę Państwa, zaraz wracamy do naszych graczy, ale teraz to my porozmawiamy o pieniądzach. Bo chyba każdy z nas robi zakupy online. Bez względu na to, czy kupujecie coś z konieczności, bo skończyło się w domu, czy dla przyjemności, bo macie ochotę, przy każdym zakupie online można oszczędzać. Mówię tutaj oczywiście o cashbacku, dzięki któremu robiąc zakupy na swoich ulubionych stronach, dostaniecie część swoich pieniędzy z powrotem. Tak działa cashback, a sponsor dzisiejszego odcinka, czyli Letyshops, ma aktualnie mega gorące stawki. Żeby z nich skorzystać, wchodzicie na letyshops.com. Możecie się zarejestrować przez Face'a, konto Google, czy klasycznie za pomocą e-maila. Ja już mam konto, także się zaloguję. Na stronie głównej macie listę sklepów, na których możecie robić zakupy, tak żeby zgarnąć cashbacki. Na teraz mamy 3173 sklepy z cashbackiem, a ta liczba cały czas rośnie. I spójrzcie na te stawki. Na przykład Allegro 7,25%, Amazon do 15%, Easy Toys 22,5% cashbacka. Gdybyście nie wiedzieli, to są kosmiczne stawki. Teraz załóżmy, że chcecie skorzystać z takiego gorącego cashbacku, na przykład na Allegro. Klikamy sobie tutaj, widzimy, że cashback jest pięciokrotny. Tutaj macie wypisane, jakie kategorie mają jakie cashbacki. Przechodzimy do sklepu i już możecie robić zakupy. Jeśli coś kupicie, na wasze konto wróci procent wartości tej transakcji. Czeka się na to tak do 3 dni i te środki możecie po prostu wykorzystać. Załóżmy, że chcemy sobie kupić coś takiego, iść do koszyka. Kupujemy i to wszystko. Czekamy na nasz cashback. Słuchajcie, już dzisiaj możecie skorzystać z gorącego cashbacku do 7,25%. Stawka, jak już wspominałem, kosmiczna. No i jest ograniczona czasowo, także jeżeli chcecie z niej skorzystać, klikajcie w linkopisie, aktywujcie linki i róbcie zakupy. A i bardzo ważne, cashback to są prawdziwe pieniądze. Możecie je wykorzystać na inne zakupy albo wypłacić na swoje konto bankowe, PayPal czy na pomoc Ukrainie. To ja mam szybkie pytanie, bo to w sumie dosyć też ważne, czy to jest umowa zlecenie, czy na pracę, czy o dzieło. I ewentualnie jaki to jest etat, bo to też trochę jednak waha się. Ja mam kontrakt stały na 40 godzin w tygodniu. Czasem jest więcej, bez limitu, w sensie czasu. To nie jest na określony czas. No, to mówię, to jest typowy po prostu umowa o pracę na cały etat, czyli też plus minus 40 godzin w teorii. Ja zapomniałem na początku powiedzieć, to się przyznam, bo nie chciałem też wchodzić w słowo, że też jestem jeszcze studentem, ale już jakby na ostatnim semestrze, więc nie mam już zajęć, tylko piszę pracę, więc opłaca mi się jeszcze umowa zlecenie, więc taką mam i godzin tak robię mniej więcej miesięcznie, około 140-150, bo zostawiam sobie jakiś zapas właśnie na pisanie. Nigdy w życiu nie widziałem umowy o pracę. No, zatrudniasz ludzi na czarno, tak? Co? Nie, ja nigdy... Ja prowadzę sam działalność, nie? Jestem jakby jedną osobą, ale nigdy w życiu nie zatrudniałem się u nikogo, bo jakby od początku stwierdziłem, że jakby ja nie mogę pracować dla kogoś, tylko ja muszę dla siebie po prostu robić, nie? Okej, to ja jestem na umowie zlecenia, bo jestem jeszcze uczniem, to mi się normalnie opłaca. Godzin robię tak około 120-130 miesięcznie. Ile? Czekaj, muszę przekalkulować. Ja na umowę zlecenie godzin tak 150-190. Ja też jestem na umowę na zlecenie z racji tego, że jestem studentką i potrzebuję mieć po prostu elastyczny grafik. No i liczba godzin totalnie zależy jakby od moich zajęć, bo raz mogę zrobić 130, a raz mogę mieć taki tydzień, że mam zawalony i robię na przykład tylko 80. Ja jestem na pełen etat, więc te 160-168 godzin miesięcznie robię, zależy od miesiąca. Ja też jestem na pełny etat, więc to zależy od miesiąca. W ogóle to jest to te 164. Ja mam takie pytanko, które by właśnie bardziej pokazywało naszą, że tak powiem, zarobki na zasadzie, czy wynajmujecie sami mieszkanie, mieszkacie z kimś i tak dalej. To może takie uzupełniające. Niech podniesie rękę ten, kto mieszka sam, a nie z rodzicami. Okej. Okay. Ja mam o tyle fajnie, że jakby mieszkam z rodzicami. Powiem wam, że jak właśnie gadaliśmy o tych autach, nie? Teraz się tak skapłem, że o jakie my stricte auta posiadamy, nie? Ja osobiście posiadam jedno auto. Te dwa to są auta moich rodziców, bo prowadzimy taką samą firmę, nie? Od nich też biorę towar, od nich też biorę na przykład auto. Małe tłumaczenie, trochę sassy. Nie mówimy o kwotach, ale ile procent waszej wypłaty miesięcznej schodzi wam na czynsz? Albo na ratę kredytu, albo no, na... Nie każ mi tego obliczać. Właśnie tak mniej więcej, ale uważajcie, bo to jest grząski grunt. Szczerze, nie odpowiadałbym na to pytanie, ale ja mam jeszcze lepsze pytanie. Tak naprawdę, jakby, może to nie jest pytanie, tylko bardziej osobiście skupiłbym się na tym, kogo byśmy chcieli wyeliminować, aniżeli bardziej jakbyśmy się ustawili na drabince. Tego względu, że no faktem możemy się tam na drabince jakoś mniej więcej ustawić, jednak będzie to o tyle ciężkie, że pytania na ten temat będą średnie. Ale gra na czas, Jezus. Ja bym chciał zadać pytanie do czwórki, jako że się nam pochwalił, że ma tutaj działalność gospodarczą. Ty jakby na pewno jesteś na, że tak powiem, na siema z księgowym, księgową. Ja swoją jakby księgową mam już załatwioną od rodziców, nie? Dobra, to nie było pytania w takim wypadku. Mam nadzieję, że ktoś robi notatki i to wszystko sprawdza. Ja mam pytanie do dwójki. Jak
godzisz cały etat na umowie o pracę ze studiami? Ogólnie u mnie jest o tyle fajnie, że mam po prostu super kierownika, który po prostu wie, że się uczy i on jest pod tym względem, że jasne, ucz się tam, byle tylko skończyć w lepszej robocie. I u mnie jest o taki plus, że u mnie się pracuje dwunastkami, czyli albo jestem w pracy, albo mi nie ma w pracy. Siódemka się nudzi chyba. I po prostu co drugi weekend mam szkołę. Plus moja szkoła nie jest wymagająca. Dobra, proszę Państwa, koniec czasu. Słuchajcie, mam nadzieję, że notujecie to wszystko, bo tu jest tyle informacji, że się w głowie nie mieści. Pamiętajcie, że możecie na przykład za rundę, za dwie zapytać o coś, co są notowaliście i sprawdzić, czy ktoś przypadkiem nie kłamał i czy już się nie zapomniał. Niemniej, teraz czeka nas głosowanie. Chowam kamerki i oddajcie swoje głosy. Powiem wam, że ciężko. Bardzo ogólne pytanie to na razie. Dobra, słuchajcie. Ciekawa sytuacja. Mamy remis. Trzy osoby zagłosowały na czwórkę i trzy osoby zagłosowały na piątkę. Tu się chyba nic nie zmieniło. Ja nie mogę. Teraz się bronicie czwórka i piątka, nie? Tak, możecie rzucać oskarżeniami, jakoś się bardziej zdecydować, bo kolejna runda zmarnowana. To znaczy, że w finale będzie was pięć osób zamiast trzech. O nie. Macie kolejne 10 minut. Nie zmarnujcie ich. Chyba trzeciej szansy nie będzie. Czas start. Let's go. Tam w takim razie piątkę. W jakiej szkole się uczysz i w której klasie? Jestem na informatyku. Piąta klasa, czyli ostatnia maturalna. A przypomnij mi, ile masz lat? 19. Okej. Okay. Teraz będziesz miał maturę i zawodowe chyba, nie? Jestem ciekawy, jak ty to godzisz z nauką w maturalnej technikum, gdzie tam, nie oszukujmy się, w techniku mają dużo więcej zajęć, plus jeszcze jakaś tam nauka powtórki do matury, no i jeszcze dodatkowo te 130 godzin miesięcznie, to są średnio 3-4 dni w tygodniu. Ja mogę pracować od 15 do 21 codziennie, pracuję i w soboty i w niedzielę. Ty zawsze kończysz przed godziną 15 szkołę? Tak, my mamy od godziny 7 lekcję. Zawsze? Się przyczepili z tej szkoły. No, od 7 albo od 8. Dobra, 7 miałem chyba pytanie. Skoro mamy tylko 10 minut, to możemy już teraz po prostu ustalić między sobą, na kogo głosujemy i poświęcić ten czas, który jest cenny, na to, żeby już dalej o czymś rozmawiać. Znaczy głosowanie chyba jest anonimowe, nie? Może nie być, jak chcecie gadać, to proszę. Myślę, że strata jest czasu, nie? Bo znowu jakby gadamy między dwoma osobami i znowu będzie remis czy coś i wiecie. Oby, szczerze. Przepraszam, piątko, ale ja będę głosowała na piątkę. Moje argumenty są takie, że bardzo cicho siedzi, że to, co mówisz, się nie do końca klei. No i też gdybyś, słuchaj, to jest taki psychologiczny aspekt, bo gdybyś widział, że ludzie cię atakują i w ogóle, abyś nie był tym postronnym, to byś miał taki, nie no, słuchajcie, moi drodzy, bo to nie tak, jak wy myślicie, a nic takiego nie robisz. No, gdybym był impostorem, no to naprawdę chciałbym się oczyścić, a przynajmniej mam nadzieję, że w tej rundzie odpowiedziałem dobrze wam i troszkę bardziej mi uwierzyliście niż wcześniej. Ja się zastanawiam nad tą działalnością czwórki. No coś mi tutaj, sam zarabiam dobrze, ale kurde, coś mi tutaj trochę nie gra. Powiem ci o tyle, że ubiegałem się o dofinansowanie do urzędu, nie? Nie dostałem tego dofinansowania. Kiedy się starałeś, mniej więcej w jakim okresie roku się starałeś o dofinansowanie w urzędzie? Około 2 lata temu, 1,5 roku temu, coś takiego. Ale bardziej czy na początku roku, czy w środku, czy na końcu, bo to też ma znaczenie. Nie pamiętam szczerze. Czy on googluje naprawdę? To było coś, ale już powolutnie, nie, było cieplej, czyli gdzieś tak mniej więcej maj, lipiec, coś takiego. Może wam się to nie kleić, moja historia, jednakże szczerze sam osobiście uważam, że ta jakby moja historia cała życia... Jezus, czwórka, ile gada, ja! No mam do szóstki, czy ty masz wynagrodzenie prowizyjne? Tak. Okej. Okay. Ja mam szybkie pytanie do ósemki tylko. Czy poszłaś na tego lidera po szczebelkach, czy od razu? Raczej na liderze jestem od września. Wcześniej byłam jako zwykły pracownik. Ten liderem może być też instruktor, ale jako, że u nas też jest zapotrzebowanie na liderów, ja poszłam też na lidera od września. Zostało 30 sekund, nie? Powiedzmy wprost, na kogo głosujemy z tego względu, że żeby znowu nie było remisu, nie? Ja czwórka głosuję na piątkę. Też głosuję na piątkę. 5. No mi coś ta czwórka, no... Wybacz mi, przyjacielu. Mi też coś czwórka nie siedzi. Słuchajcie, skończył się czas. Głosujcie, na kogo uważacie. To znowu będzie remis. Nie ma sensu. Słuchajcie, jak będzie trzeci raz remis, to skisnę. Chowam kamerkę i oddajcie głosy. Mamy wyniki. 3 głosy padły na czwórkę i 3 głosy... Żartuję! 5 głosów padło na piątkę! Także piąteczka! 3 rundy! Udało ci się wytrwać. Niestety musimy się teraz pożegnać. Chciałem powiedzieć, że dziękuję bardzo za gierkę i to nie ja byłem impostorem. No zobaczymy. Kolejne 10 minut, let's go. Ja ogólnie zapomniałem, że ja się mogę wyklirować. Ja zapomniałem, że ja z tyłu mam nerkę, nie? No ale nerka to tam niewiele mówi jeszcze, nie? Każdy może mieć nerkę. Będzie flex hajsem. Mało kto ma drobne nerce. I to po każdej ilości. Ja mam.
No to dupa. To jest dużo drobnych. A ja mam takie pytanie do ósemki. Dałabyś radę powiedzieć mi, jak to u ciebie jest szczebelkowo mniej więcej w hierarchii w firmie? Pracowałam sama i trochę tak nie jestem przekonana, czy nie wiem, coś się zmieniło w tej firmie jednak, czy... powiem ci tak, to też zależy od restauracji, bo na przykład w galerii nie masz lidera gościnności. Nie do końca. Wiem, że na pewno w Warszawie są, ale na przykład w niektórych nie ma. Bo na przykład we Wrocławiu nie masz lidera gościnności. Okej, okay. Bo trochę inaczej to wygląda, ale okej. Okay. Aspiracje człowieka i na przykład to, jakie ma marzenia, też dużo mówią o tym, co robi teraz. Więc na przykład chciałam wam zapytać, co byście chcieli osiągnąć w życiu, jakie macie aspiracje właśnie i tak dalej. Dobre. Ja, czwórka, mam takie aspiracje, żeby odchodzić tak jak moi rodzice międzynarodową firmę. Z moich takich aspiracji, jakbym chciał spróbować przynajmniej skończyć te studia, dopiero zacząłem, na pierwszym roku jestem na prawie, właśnie pracować jako prawnik. Ja w tym kierunku dążę. Ja sobie póki co rozbudowuję bazę kontaktów różnych. Ogarniam sobie wszystko, jak działa w tym kraju, w którym ja mogę wam powiedzieć, to jest Irlandia. Ogarniam sobie, jak działają te wszystkie przepisy geodezyjne i kartograficzne, bo to jest niby jest trochę tak jak w Polsce, ale różni się znacząco niektóre rzeczy. No i chciałbym w przyszłości otworzyć swoją firmę, jak już będzie jakaś tam baza kontaktów, baza klientów, bo sprzęt geodezyjny jest niesamowicie drogi. Z tym osobiście się bym nie zgodził, jeśli chodzi o bazę klientów, z tego względu, że jeśli masz na przykład u mnie dobre miejsce na targowiskach, to naprawdę nie trzeba mieć dużej bazy klientów, żeby zarabiać w miarę sporo, nie? To są mini klienci, nie? Możemy w temacie, bo nam czas ucieka. Ja mam pytanie do trójki może jeszcze. Jaki jest zakres twoich zadań? Chyba się nie wszyscy powiedzieli w ogóle to poprzednie. Mój zakres zadań? Ja zajmuję się opieką, że tak powiem, kontrahentów, klientów na podstawie tego, że wysyłam mi aktualne umowy, podpisuję z nimi te umowy. No i oprócz tego finanse, czyli księgowanie płatności. Słuchajcie, wiem, że na 99% ja wypadnę, ale... Tak tylko powiem szybki guess, że ósemka, jeśli chodzi o tą swoje przemyślenia, nie kleją mi się i to bardzo. Dobra, słuchajcie, koniec czasu. To była dziwna runda, nie wiem w ogóle, o czym toczyły się rozmowy. Na większość pytań w ogóle nie wszyscy odpowiedzieli, ale rozumiem, jest nas dużo, to już jest czwarta runda, także może być tutaj mały chaos. Za chwilę może będzie mniej osób, może będzie łatwiej rozmawiać, zobaczymy. Oddajemy głosy. No słuchajcie, padło podejrzenie na ósemkę, nadal były podejrzenia z poprzednich rund na czwórkę. To są osoby, które miały najwięcej głosów w tej rundzie, ale więcej miał numerek 4 i to niestety z nim się pożegnamy. Majo. Pomyślne głosowanie, gratulacje. Przed nami jeszcze dwie rundy, kolejne 10 minut, czas start. Ja mam pytanie, czy uważacie tak jak ja, że czwórka była impostorem i chociaż ten temat mamy z głowy? Tak pół na pół, powiem szczerze, że mam rodzice, które pracuje też na targu i mi się kompletnie to nie kleiło. Jakby czwórka, okej, dużo mówił i część tego była... być może mówiona z sensem, ale jak dla mnie za często się wplątyło w wypowiedź kogoś innego, żeby może przeszkodzić, czy żeby dopowiedzieć coś swojego, żeby jakoś zagłuszyć. To mi strasznie jakby to zauważyłem. Ale dobra, nie mówmy może o tym, kto odpadł, tylko żebyś nie stracili znowu czasu. Skorzystajmy z pomocy chodą, może jakieś pytania no. Masz dla nas, co? O, właśnie. Zacznijmy od pierwszego, bo może to mieć wpływ na wasze wyniki finansowe. To, gdzie mieszkacie. Wiemy część, gdzie mieszka, ale mówmy miastami. Let's go. Dublin. Szawa. Gdańsk. Lublin. Poznań. Ostrów Wielkopolski. Ja Szczecin. Nie nic odpowiadać, ale raczej tu nie było dużych miast, znaczy małych miast, ale były dwa bardzo duże. Ja mam jeszcze szybkie sobie pytanie, bo tak sobie przypomniałam, czy macie jakieś dzieci, zwierzęta na utrzymaniu? Kota, bo okay. mój pies jest u rodziców w Polsce. Ja mam dwa psy. Ja mam labradora. Ja mam pytanie do ósemki, a propos tego maka znowu. Chciałbym się dowiedzieć od ciebie, czy różni się jakoś ubiór instruktora, a tego lidera gościnności? Różni się, ponieważ, nie wiem, lider gościnności ma taką szarową koszulę. W ogóle masz taki znaczek po boku, lider gościnności i my głównie jesteśmy na sali, tam gdzie goście są. Instruktor ma pomarańczowe te takie, ja nie wiem jak to powiedzieć, takie wiecie, paski, jak mają normalnie pracownicy, a pracownicy mają po prostu żółte. Ja mam pytanie odnośnie zarobków, chyba takie mogę zadać. Kto z was zarabia najniższą krajową? Możecie powiedzieć. Ktoś zarabia najniższą? Chyba nie. To słuchajcie, ja mam pytanie. Ile procent przychodów tak mniej więcej odkładacie? Boże, znamy z tymi procentami, chodło. Za 40. To jest problem, bo ja mieszkam z chłopem i że tak powiem, mamy swoje wspólne jakby zarobki, to razy jakby razem odkładamy i tak dalej, jakby miesięcznie rozkładamy wydatki, wszystko, więc w teorii zero, w praktyce można powiedzieć, że tak 10%. Ja się staram jak najwięcej w tym momencie odkładać tak kosztem nawet życia towarzyskiego i tak około, myślę, że 50% jestem w stanie miesięcznie sobie odłożyć, odmawiając sobie jakieś tam przyjemności. Ja bardzo mało odkładam, może z jakieś 5-10%. Dużo wydaje. Ja już mam odłożone pieniądze i na jakiś czas teraz
nie odkładam. Teraz się bawię. Mało odkładam. Ostatnio moje psiaki mnie troszkę wykosztowały, bo weterynarz no drogi czasem, jak w zależności od sytuacji. Zależy od miesiąca ile. Ale tak 10% to chyba maksimum. Dobra, to zanim przejdziemy do następnego pytania, bo mamy 5 minut jeszcze, ale ja mam dla was ofertę gorącą. Jeśli po tej rundzie mi powiecie, jaka jest wasza sugerowana kolejność, to w nagrodę wam powiem, ile trafiliście. Także możecie się ponaradzać, ale macie tylko 5 minut, więc let's go. To jeszcze tak na szybko. Trójka, bo ty mówiłeś, że mieszkasz w Gdańsku. No. I pytanie, wynajmujesz sam czy z kimś? Z kimś, z dziewczyną. Z kimś, okej, ewentualnie metraż mieszkania? Metraż 44 metry i ogródek. 44 metry, okej. I jesteś na zleceniu w call center i studiujesz i 50% odkładasz. W sensie, po prostu to jest duże miasto, jednak no, nawet jeżeli zlecenie, to wiadomo, troszkę więcej zarabiasz, bo wiadomo, w ten młody wiek. Aczkolwiek dalej dla mnie 50% zarobku, no, to jest naprawdę spora kwota. To jest tego. Generalnie powiem ci, wyklaruję się myślę dwoma takimi czynnikami, na które patrzyłem przy wynajmie mieszkania. Pierwsza to była lokalizacja, nie mieszkam w centrum, więc tutaj już... Stara kamienica. Nie mieszkam w centrum, więc tu mi odchodzą pewne, jakby tam nie jest to nowe budownictwo. No i druga sprawa, że nie jest to wynajem mieszkania przez jakąś agencję nieruchomości, tylko przez prywatną osobę, więc nie ma też dodatkowych jakby procentów dla nich. Co ja tylko się wtrącę, chcecie mega proste pytanie, które wam dużo pomoże? No. To niech każdy powie, ile uważa, że zarabia. Czy dużo, czy średnio, czy mało? Ja uważam, że na zarobki, że na standardy irlandzkie zarabiam średnio, a na standardy polskie dosyć dobrze. Uważam, że nie zarabiam najmniej, aczkolwiek to nie jest też średnie jakieś wynagrodzenie, więc uważam, że takie dosyć no, niskie. Ja uważam, że zarabiam sporo, jak na mój wiek i na to, że dalej studiuję. Ja uważam, że zarabiam dosyć dobrze, ale no nie jakoś wysoko. Ja uważam, że jak na studentkę i ceny w Poznaniu, to zarabiam dobrze. Ja uważam, że tak średnio, ale i tak powiem, że da się przeżyć i jeszcze coś odłożyć. Zawsze mogłoby być lepiej. No dobra, to słuchajcie, rozmawiajcie, ustalajcie tam kolejność. Na pierwszym miejscu, że najwyższe zarobki to jedynka. Ja bym dobrze szóstkę. Ja myślę, że ty na pierwszym miejscu, ja na drugim. Albo odwrotnie. Bo ja tak mam wrażenie, że za granicą tam trochę więcej może zarabiać. Ja. Dalej. Trójka albo dziewiątka, Imo. Imo będzie 3, będzie na trzecim miejscu. Wy się śmiejcie, ale ja 8 bym dała. Ja bym 8 dał na 4 miejscu. Moja propozycja jest, żeby było, nie wiem, czy się zgadzacie, 1, 6, 3, 9, 8, 7, 2. Ja bym 7 dała wyżej chyba ode mnie. Znaczy niżej, Boże, w sensie, że niżej ode mnie zarabia. Ja bym zamienił 8 z 9 ewentualnie. Że będzie 1, 6, 3, 8, 9, 7, 2. No i dobra, i tak. No. Dobra, tak dobra. Okay. Jesteśmy po czasie. Grubo po czasie, ale dałem wam trochę bonusu. Zanim przejdziemy do głosowania, powiem wam, ile trafiliście. W razie czego ona póki co nie obowiązuje, tylko tak, dla waszej informacji, trafiliście jedną pozycję. No. Także słuchajcie, spora droga przed wami. Będzie się nad czym zastanawiać w następnych rundach. W sumie w następnej rundzie pozostała tylko jedna. Ale najpierw głosowanie. Cienko to widzę. Pożegnamy się z kimś. Było blisko, bo dosłownie różnica jednego głosu. Bo 3 głosy padły na... Ósemkę. Historia z McDonaldem chyba tutaj coś się nie zgadza. Przed nami ostatnia runda. 6 osób będziecie mogli się pozbyć po tej rundzie jeszcze jednej. No i wtedy przyjdzie czas na wybieranie miejsc. Pamiętajcie, że trafiliście tylko jedno póki co. Może być ciężko. Także niech będzie. Dam wam 15 minut w ostatniej rundzie, bo widzę, że tutaj może dużo się jeszcze wydarzyć. Mam pytanie pod kątem tej kolejności. Mam wrażenie, że o ile przód mamy w miarę dobrze ułożony, no to ten tył, no nie wiem. Chociaż skoro jedną, aby trafiliśmy, to i pewnie z przodu coś mamy zwalonego, więc może na pierwszym miejscu bym poszedł ja, a na drugim poszłaby jedynka. Prędzej. Też tak mi się wydaje. A ja uważam, że dwójka więcej niż ja, możliwe, bo jest jeszcze w tym wieku, gdzie ma więcej, co nie? Nie jest jej zabierany podatek. A czy uważacie, że już nie ma tutaj agenta? A to nie wiem. Chyba nie. Mi się wydaje, że to była 4. Ja myślę, że to była 5. A ja jeszcze mam jeden trop. Uwaga, między 3 a 6 się zastanawiam. Dla ciekawości, bo mam pod ręką, mogę ci pokazać. Z jednej strony, bo z drugiej strony jest PESEL tego, który sprzedawał, dowód rejestracyjny, auto nawet. Rodno. Jest szóstka, ja mam jeszcze takie pytanie, nie? Ty po domu chodzisz zawsze w koszuli? Nie, wróciłem z pracy niedawno i... A, okej. Okay. Jesteśmy po 6 rundzie. Zanim zagłosujemy, kto ma odpaść, podajcie mi kolejność, w jakiej uważacie, że zarabiacie. Ja wam powiem, ile jest dobrze, potem kogoś usuniemy, a potem jeszcze podyskutujecie i dacie mi finalną wersję. Wydaje mi się, że 1, 6, 3, 2, 9, 7 ja bym tak dał.
No, 2-9-1. Dobra. Czyli lokuję tą odpowiedź, tak? Dwa miejsca są źle. Dwa miejsca pomyliliście. O tym będziecie mogli porozmawiać, natomiast teraz zagłosujemy. Pożegnamy się z ostatnią osobą, pamiętajcie, już jesteśmy po ostatniej rundzie. Także, chowam kamerki i zastanówcie się, kto wam śmierdzi. Jeżeli tu jest agent, to nawet jeżeli wskażecie dobrą kolejność, nic nie wygracie. Nie śpieszcie się, rozkmińcie. Jak tu jest impostor, to powinien nam odpalić po 50 zł za to, że go przepuściliśmy do końca. Mam wyniki ostatniego głosowania. Wiem, że ktoś odpadnie. I to dużą przewagą, bo 4 aż głosy padły na tą osobę. I jest to numer 3. Tuż przed finałem. Chowamy trójkę, a przed wami ostatnie zadanie. Już wiem, że dużo czasu wam dałem bonusowego, ale będziecie mieli jeszcze 5 minut na ustalenie tej finalnej kolejności. Pamiętajcie, że ta kolejność, którą podaliście mi przed chwilą, była prawie dobra. Wystarczy, dwie osoby by się zamieniły i byłoby wszystko git. Zastanówcie się teraz, w jakiej kolejności się ustawić. 5 minut. Ja nie wiem, czy te dwa źle to nie jest dwa pierwsze. Czasem nie powinny być odwrotne. My się zamienimy? Powiem ci, dobra, zróbmy. Ryzyk fizyk. Za wasza ostateczna odpowiedź. Właśnie sobie włączę, zastanówcie się. Nie wiem, telefon. Ja po prostu wiem, ile kosztuje S-klasa 5-0, więc... Nie jest to pewna zabawka, przyznaję. Ja, jedynka, dwójka, dziewiątka, siódemka. Mamy waszą finalną kolejność. Każda osoba, która poprawnie się ustawiła, wygra część wygranej. Osoby, które są na złych miejscach, nie wygrają nic. Natomiast to wszystko przy założeniu, że nie ma tutaj agenta, a o tym się zaraz przekonamy. Ale słuchajcie, najpierw sprawdźmy, czy macie poprawną kolejność. Będziemy lecieć od dołu. Najmniej z grona, które zostało, zarabia 7, 3100 zł. Następnie na naszej drabinie zarobków mamy 9, czyli kolejny traf, 3,2 tysiąca. Kolejna osoba to 2, to się nie trudno domyślić, 3,4. No i zostali nam dwaj panowie, którzy potencjalnie, waszym zdaniem, byli gdzieś tam na górce. No i słuchajcie, jedynka jest na drugim miejscu, 15,5 koła, a szóstka 20 koła miesięcznie, także macie poprawną kolejność. I słuchajcie, jeżeli nie ma tego agenta, no to wygrywacie pieniądze. Ale czy mamy agenta, to zaraz się dowiemy. Będziemy pokazywać po kolei wszystkie osoby, które odpadły, a następnie dowiemy się, jaka jest prawda. Szóstka, zatrudnij mnie. Słuchaj, Piąteczko, możesz nam powiedzieć teraz, jaka jest prawda? Nie jestem agentem, grałem czysto. Piąteczko dostał takie trudne pytania, wszczepili się do niego od samego początku. No słuchajcie, to może czwóreczkę, co? Jego też bardzo mocno podejrzewaliście. Historia z targami była zagmatwana, ale prawdziwa i nie jestem impostorem. Dokładnie, zgadza się. Ósemeczka. Wszystko przez maka, no. Nie słychać cię, ale kręcisz głową. Uznajemy to za prawdę. Ósemka nie jest impostorem. I teraz proszę państwa, jeżeli trójka was oszukiwał, to gratulacje, wygrywacie. Natomiast jeżeli nie, to w waszym gronie jest ktoś, kto kłamie. Jeśli to szóstka, to wystawię ci jedną gwiazdkę. Trójeczko, powiedz nam, jaka jest prawda. No, zdziwiłem się, że tak nagle się na mnie zebrało w takim momencie. Ale nie jestem impostorem. To prawda! W tym gronie ktoś kłamał. Ta szóstka! Dobra, niech się impostor ujawni. Niech podniesie rękę. No miałaś rację. To prawda! Szóstka wcale nie zarabia 20 tysięcy, wcale nie sprzedaje samochodów. Możesz powiedzieć w ogóle, czym się zajmujesz. Pracuję w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zarabiam najniższą krajową. Zgadza się! I słuchaj, całe 500 zł trafi na ciebie. Dziękuję.